Podczas dzisiejszego seminarium łąkarskiego rozmawiałam z panem Michałem Gawrońskim z firmy Agronas Skoła. Przedstawiliście państwo bardzo ciekawy gatunek, jak na nasz klimat, na nasze warunki, kończynę Michela. Cóż to takiego jest? Kończyna Michela Fixation. Jesteśmy wyłącznym importerem na terenie Polski. Kończyna ze Stanów Zjednoczonych, dokładnie ze stanu Iowa. Czym się charakteryzuje ten gatunek? Jest to kończyna, która ma wyjątkowy system korzeniowy. Jest to system korzeniowy palowy, który zapewnia, że sprawdza się na większości rodzajach gleb, począwszy od suchych, nawet do wilgotnych. Dla jakich grup zwierząt jest to przeznaczone? Głównie do producentów mleka i bydła mięsnego. A jakich plonów można się spodziewać? Według zaleceń producenta, bo jesteśmy dopiero pierwszy sezon po sprzedaży, 75 ton zielonej masy z hektara możemy uzyskać. To jest w jednym pokosie? Tak, w jednym pokosie. Najlepiej jak ją kosimy w fazie kwitnienia. Czy gatunek ten wymaga jakiegoś specjalnego nawożenia, traktowania? Nie, ta kończyna generalnie ma nam produkować nawóz, niż żebyśmy ją nawozili. Nasiona są otoczkowane bakteriami i brodawkowymi rozobium i dodatkowo jest jeszcze otoczka, która w pierwszej fazie wspomaga pociąganie wilgoci i lepsza jest zdolność kiełkowania. Czy materiał siewny będzie dostępny również w tym sezonie? Tak, oczywiście będzie dostępny, już jest dostępny. Nawet niektórzy dealerzy już zamówili, mają to w swojej ofercie przedsprzedażowej. A jaka jest norma siewu? 5,6 kg na hektar, norma wysiewu wystarczająca, aby obsiać 1 hektar. A w jakich to jest jednostkach? Jednostkach siewnych, czy w jakich opakowaniach jest sprzedawane? Sprzedajemy to w jednostkach siewnych hektarowych. Bardzo dziękuję za informację. Proszę bardzo.